Dzień dobry, zapraszam Państwa na rozmowę z profesorem Andrzejem Saksonem, współautorem wystawy Wrastanie Ziemie Zachodnie i Północne Początek, która była wystawiona w Poznaniu na Placu Wolności w dniach 11-26 października tego roku w ramach obchodu stulecia niepodległości, odzyskania niepodległości. Pierwsze, na co chciałbym zwrócić uwagę, to niezwykły sukces frekwencyjny, ponad 17 tysięcy zwiedzających. Z czego to wynika, panie profesorze? Ten sukces wynika moim zdaniem z dwóch faktów. Po pierwsze, z tematyki, która została na tej wystawie zaprezentowana, a po drugie z formy tej wystawy. Oba te czynniki spowodowały, że osoby, które nawet przypadkowo znalazły się na Placu Wolności i nie były bliżej zorientowane na temat specyfiki tej wystawy, zajrzały, a zainteresowała właśnie ich ta niespotykana wystawiennicza forma składająca się ze swoistego labiryntu, posiadająca różnego rodzaju eksponaty takie interaktywne, gdzie można było nie tylko, jak to na tradycyjnej wystawie, obejrzeć eksponaty czy zdjęcia, ale również w jakiś sposób uczestniczyć w niej, niejako ją kreować. Także w tym bym upatrywał sukces. A czy mógłby nam Pan przybliżyć, przedstawić organizatorów tej wystawy? Wystawa powstała w ramach sieci placówek ziem zachodnich i północnych, którego głównym koordynatorem jest Ośrodek Pamięć i Przyszłość we Wrocławiu. I jest to wystawa objazdowa, a jej autorami są pracownicy tych instytucji, którzy w sieci funkcjonują. To znaczy wspomnianej placówki wrocławskiej, Instytutu Zachodniego w Poznaniu, Instytutu Śląskiego w Opolu oraz Ośrodka Badań Naukowych w Olsztynie oraz Muzeum Narodowego, takiej placówki pod nazwą Przełomy w Szczecinie. To skutkowało właśnie powstaniem koncepcji i realizacją tej ekspozycji, a wystawiona była ona we Wrocławiu, w Szczecinie, w Zielonej Górze, w Warszawie, a teraz jest, czy była przedstawiana w Poznaniu. To proszę opowiedzieć nam, o czym ta wystawa opowiada. Wystawa dotyczy ogólnie ziem odzyskanych, nazywanych później ziemiami zachodnimi i północnymi i nosi tytuł Wrastanie, Ziemie Zachodnie i Północne, Początek i w zasadzie dotyczy pierwszego okresu dynamicznych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych, które miały miejsce na tych terenach w latach 1945-48. Na wystawie znajdziemy ogólne informacje dotyczące tego, co nazywamy transferem terytorium państwa polskiego ze wschodu na zachód. Wiemy skądinąd, że Polska w wyniku rozstrzygnięć II wojny światowej utraciła Kresy Wschodnie, a dzięki postanowieniom międzynarodowym uzyskała ziemie zachodnie i północne. Niemniej jednak Polacy na tej swoistej transakcji straciliśmy około 1/3 swojego terytorium. Innymi słowy, możemy powiedzieć, że Polska to jedyny kraj, który od pierwszego dnia wojny należała do obozu aliantów i od obozu zwycięzców, ale wojnę zakończyła de facto jako państwo przegrane, zarówno pod względem terytorialnym, no i ogromu strat ludnościowych i materialnych, które Polacy doświadczyli. Innymi słowy, można powiedzieć, że gdyby Polska nie uzyskała ziem zachodnich i północnych, a utraciła Kresy Wschodnie, byłaby de facto państwem kadłubowym, państwem, no, historycznie rzecz ujmując, księstwem warszawskim, które by nie odgrywało większej roli. Wystawa ukazuje również wielki wysiłek Polaków, jeśli chodzi o przejęcie, zagospodarowanie i zasiedlenie tych terenów. To było wielkie wyzwanie dla Polaków, państwa polskiego, żeby te przejęte po Niemczech terytoria w możliwie krótkim czasie nie tylko przejąć i je odbudować, ale również zintegrować z całością państwa polskiego. Stąd ja stawiam tezę, że
przyłączenie ziem zachodnich i północnych do Polski to jeden z wielkich sukcesów Polaków, państwa polskiego w całej setnej, całej historii ostatnich 100 lat. I ten proces przejęcia, zintegrowania ziem odzyskanych z macierzą można porównać do sukcesu, jakim było scalenie w relatywnie krótkim okresie czasu II Rzeczpospolitej Polski w jeden twór po trzech zaborcach. A przypomnijmy, że przez 123 lata ziemie Polski były podzielone i było to wielkie wyzwanie dla państwa polskiego, żeby z tych trzech zaborów stworzyć jeden prężnie rozwijający się organizm. I uważam, że ta wystawa no, uświadamia zwiedzającym Polakom, a jej towarzyszy również odpowiednia publikacja, no właśnie żeby widzowie zdali sobie sprawę z tego historycznego znaczenia tego faktu. I myślę, że nie bez znaczenia jest to, że organizatorzy umieścili w swoim zamyśle tą wystawę w serii różnego rodzaju przedsięwzięć związanych z jubileuszem setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Dziękuję. Panie profesorze, ta plenerowa wystawa Wrastanie to nie tylko był obiekt umieszczony w przypadku Poznania na Placu Wolności. Towarzyszyły tej wystawie jeszcze inne imprezy, tudzież wydawnictwa. Tak, stwierdziliśmy w przeciwieństwie może do innych miast, że wystawa jest jednak ważnym przedsięwzięciem i warto ją niejako obudować innymi wydarzeniami, eventami, byśmy obecnie powiedzieli. Otóż obok wspomnianego katalogu z tej wystawy zorganizowano w dniu jej otwarcia, czyli 11 października, dyskusję panelową na Placu Wolności, gdzie no, przedstawiono specyfikę, ale również zastanawiano się nad no, jej zawartością oraz dlaczego ona jest w tym miejscu eksponowana i dlaczego jest taka ważna. I drugim przedsięwzięciem wyróżniającą tę wystawę w Poznaniu od innych miejscowości był przegląd filmów fabularnych poświęconych problematyce ziem zachodnich i północnych, który odbył się w Odwachu w ramach współpracy z Muzeum Niepodległości, gdzie eksponowana jest wystawa o powstaniu wielkopolskim. I tam zaprezentowaliśmy cztery filmy, bardziej lub mniej znane. Z tych bardziej znanych to Rzeczpospolita Babska i Prawo i Pięść, ale również mniej znanych, nieco zapomnianych, takich jak Bumerang czy Agnieszka 46. Filmu, te dwa ostatnie filmy ukazywały dramatyczne losy ludzi często wykorzenionych, którzy wbrew własnej woli, wyrokami niejako historii, znaleźli się na ziemiach zachodnich i północnych i właśnie w pierwszych tych latach powojennych próbowali budować czy odbudowywać własną egzystencję, ale i przy okazji zagospodarowywać i wnosić wielki wkład w dzieło zintegrowania tych obszarów z państwem polskim. Prelekcją tych filmów towarzyszyły krótsze bądź dłuższe wystąpienia pracowników merytorycznych Instytutu Zachodniego, którzy wprowadzali widzów w specyfikę tych właśnie prezentowanych obrazów. A dlaczego właśnie ta wystawa znalazła się w Poznaniu? Bo z jednej strony widzę tutaj wkład Instytutu Zachodniego w tworzenie tej wystawy, ale czy są jeszcze jakieś czynniki, które o tym zadecydowały? Tak, no formalnie Poznań nie leży na ziemiach zachodnich i północnych, ale wkład Poznania jako centrum myśli zachodniej już w okresie zaborów. W Zaborze Pruskim Poznań był głównym ośrodkiem polskości. Tu działały różnego rodzaju instytucje, które tą polskość promowały i również na inne tereny Zaboru Pruskiego, myślę o Pomorzu i Śląsku. A w okresie międzywojennym Uniwersytet Poznański był również głównym centrum polskiej myśli zachodnich. Tu wykuwano plany
ewentualnych, o przesunięcia granic Polski. I tutaj na twórca i założyciel Instytutu Zachodniego Zygmunt Wojciechowski, który był profesorem Uniwersytetu Poznańskiego w okresie międzywojennym, a w konspiracji współpracując ze strukturami Polskiego Państwa Podziemnego, stworzył Podziemny Instytut Zachodni w SOE pod Warszawą. I w związku z tym po zakończeniu działań wojennych i powrocie samego Zygmunta Wojciechowskiego, ale również pracowników, czy jego współpracowników do Poznania, został stworzony Instytut Zachodni i jego głównym zadaniem, czy jednym z najważniejszych zadań, były właśnie plany związane z przejęciem, zagospodarowaniem, a przedstawieniem argumentów historycznych, gospodarczych, politycznych na rzecz właśnie tych wspomnianych kresów zachodnich. To miało miejsce również na arenie międzynarodowej, kiedy pracownicy Instytutu Zachodniego przygotowywali odpowiednie argumenty na stosowne konferencje, na przykład międzynarodowe konferencje w Poczdamie. No i też warto przypomnieć, że do roku 50. zgodnie z ówczesną strukturą administracyjną część tamtego, czy ówczesnego województwa poznańskiego obejmowała ziemię lubuską. W związku z tym niejako Poznań ma pewne silne związki z nie tylko ziemią lubuską, ale na przykład Gorzów Wielkopolski. Jego nazwa też jest po części związana z faktem, że Gorzów do 1950 roku wchodził w skład województwa poznańskiego. No i wreszcie to, co pan wspomniał, to jest mianowicie również działalność naukowa Instytutu Zachodniego, szczególnie po 1956 roku, kiedy to w Instytucie Zachodnim powstała nowa jak gdyby subdyscyplina socjologii, czyli socjologia ziem zachodnich, gdzie prowadzono bardzo intensywne badania nad procesami stabilizacji, integracji, adaptacji społecznej dokonujących się na ziemiach zachodnich. Tu ukazało się prawie 30 tomów znanej, renomowanej serii książkowej Ziemie Zachodnie, studia i materiały, które przedstawiały wyniki badań, a socjologowie z Instytutu Zachodniego należeli do najważniejszych badaczy tej problematyki, żeby wspomnieć Zygmunta Turczewskiego czy Andrzeja Fileckiego. Innymi słowy, Poznań, a Instytut Zachodni w szczególności, mają określone, nie chciałbym powiedzieć prawa, ale argumenty na rzecz tego, żeby jako stolica myśli zachodniej, stolica ideologii zachodniej, być kreatorem tego wydarzenia i współautorem tej ważnej wystawy. Dodam, że wykorzystano na tej wystawie również materiały z Archiwum Ziem Zachodnich i Północnych Instytutu Zachodniego. Tak, bez mała, jedna trzecia materiału prezentowanych w tej wystawie pochodzi ze zbiorów naszego Instytutu, a one z kolei związane są z planem badawczym i swoistymi wyprawami, to tak to określi, badawczymi pracowników Instytutu Zachodniego do poszczególnych regionów ziem zachodnich, co zaowocowało niezwykle cenną, interesującą i wartościową kolekcją zdjęć właśnie z tego okresu powojennego, różnych miejscowości na ziemiach zachodnich i północnych oraz zebranie materiałów naukowych, które posłużyły do publikacji serii o ziemiach zachodnich, o poszczególnych regionach, które noszą nazwę Ziemie Staropolskie. Ta seria była renomowana, bardzo, bardzo istotna i bardzo ważna. Do tego warto by jeszcze dorzucić organizowane przez Instytut Zachodni konkursy na pamiętników dla osadników ziem zachodnich po 1956 roku, w latach 60. i 70. Całość to tworzy wyjątkową kolekcję, która w znacznej mierze była wykorzystana do tej wystawy, stąd pracownicy Instytutu, którzy też uczestniczyli w tym projekcie oraz te nasze zbiory, świadczą o takim istotnym wkładzie w realizację tej interesującej moim zdaniem wystawy. A jakie będą dalsze losy wystawy?
Organizatorzy planują, iżby wystawę tę zaprezentować u naszych zachodnich sąsiadów, czyli w Niemczech, i już zostały podjęte pierwsze rozmowy i pewne ustalenia, żeby tą problematykę, te polskie widzenie na kwestie ziem zachodnich i północnych, czyli byłych terenów niemieckich, przedstawić naszym zachodnim sąsiadom i mam nadzieję, że taka wystawa może się spotkać, czy winna by się spotkać z zainteresowaniem w Niemczech, gdyż przedstawiałaby ona niejako polską optykę. Zresztą to ziem, które no, Niemcy, czy część Niemców posiada do dzisiejszego dnia pewien emocjonalny stosunek, tak samo jak i my mamy taki stosunek do wina czy wody. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.